Dzień dobry i cieszę się, że jesteście. Witajcie w kolejnym już, 50. odcinku Fantastycznych Wiadomości. Dziś jest o czym mówić, więc nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania. Znamy już zdobywców nagród Hugo za bieżący rok. Przytoczę tylko najważniejsze kategorie, a link do bardziej szczegółowych informacji znajdziecie w opisie. Wygranymi są w kategorii powieść Marta Wells za powieść Network Effect. To 5. tom cyklu Murderbot Diaries. W kategorii novel Ni Wou za nowelę The Empress of Salt and Fortune. W kategorii noweletek Sarah Pinkster za Two Truths and a Lie. Natomiast w kategorii najlepszej serii Marta Wells za Murderbot Diaries. Pozostałych nominatów w tych kategoriach znajdziecie na ekranie. Reszta znajduje się zaś we wspomnianych wcześniej linkach. Przetłumaczenie Marty Wells na język polski będzie wyzwanie. Z jednej strony językowe jej powieści nie są specjalnie trudne, ale z drugiej strony autorka używa tam, popularnych ostatnio, zaimków osobowych wykraczających poza on-ona. Przeniesienie tego na język polski, gdzie wszystkie słowa mają rodzaj gramatyczny, pióro jest nijakie, klawiatura jest kobietą, a telefon mężczyzną, będzie bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. Ciekawe, czy sama autorka pisząc to brała pod uwagę, że nie wszystkie języki działają tak jak angielski, lub czy w ogóle ją to obchodziło. 14 grudnia zmarł, w wieku 60 lat, Miłogost Reczek. Aktor teatralny, filmowy, dubbingowy i telewizyjny oraz lektor. Graczom najbardziej znany zapewne z roli Talara oraz Wesemira w grach z serii Wiedźmin. Jego dorobek jest jednak znacznie szerszy. Osobiście pamiętam go z roli Mercera w audiobooku Blade Runner, czy androidy marzą o elektrycznych owcach. Wielka szkoda. Potwierdzono datę premiery nowej książki ze świata Dragonlance. Najnowsza książka duetu Margaret Weis i Tracy Hickman ukaże się, oczywiście po angielsku, 9 sierpnia przyszłego roku. Jak piszą, powracają do starych przyjaciół i wprowadzają nową bohaterkę do świata klasycznego Dragonlance. Słowo klasycznego jest nieprzypadkowe, nie wiemy jednak, co w praktyce będzie oznaczać. Fani spekulują, że oznacza to powrót do korzeni i pewne odcięcie się od rzeczy, które z marką robiła firma Wizards of the Coast, i współpracujący z nią autorzy. Tytuł nadchodzącej książki to Dragons of Deceit, czyli po naszemu Smoki Podstępu. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Z jednej strony cieszę się, że duet ten odzyskał prawa do marki i może pisać to, co chce. Z drugiej, jeżeli książka nie okaże się sukcesem, to może się to okazać straconym wysiłkiem. Przypominam, że książki ze świata Dragonlance ukazałyby się już wcześniej, ale Wizards of the Coast zerwało umowę z Hickmanem i Weis. Zerwało bezpodstawnie, bo na wieść o pozwie postanowili załatwić sprawę poprzez ugodę. To jednak jest temat na zupełnie osobny film lub artykuł. Całe mnóstwo źródeł do przekopania. Okruchy. Patrick Rothfuss przeczytał, na żywo, prolog do Drzwi z Kamienia. 3. tomu jego niesławnych już kronik Królobójcy. Fakt, że to zrobił, jest wynikiem zakładu, jaki zawarł z publicznością oglądającą go na Twitchu, a który dotyczył zebrania stosownej ilości pieniędzy na akcję charytatywną, zanim Rothfuss pokona Ender Dragona w Minecrafcie. Jeżeli dotrzyma wszystkich obietnic, to powinniśmy również niebawem otrzymać jeden, niespoilerowy, rozdział z książki. Link do nagrania prologu oraz fanowskiej transkrypcji znajdziecie w opisie. Jest króciutki i trwa nieco ponad 3 minuty, ale jeżeli ktoś nie może się doczekać, to warto. Warto też powściągnąć radość. Przypominam, że pomiędzy 1. a 2. tomem były 4 lata. Między 2. a 3. mamy już dekadę. I nadal czekamy. Denis Villeneuve. Człowiek, który wyreżyserował Dune, Arrival i Sicario. Będzie też reżyserem ekranizacji Spotkania z Ramą. Oczywiście dopiero kiedy skończy pracę nad drugą częścią Dune. Wiadomość jest ciekawa. Z jednej strony Rama wciąż jest znana wśród fanów science fiction. Z drugiej, nie cieszy się taką sławą jak Odyseja Kosmiczna. Dobrze jednak wiedzieć, że ta akurat marka znajduje się w dobrych rękach i że efekty specjalne również będą na zadowalającym poziomie. Z tego miejsca chciałbym też pozdrowić Mako New, który prawdopodobnie nigdy nie trafi na ten kanał, ale i tak jest osobą, dzięki której ja poznałem Ramę. W sieci pojawił się zwiastun najnowszego filmu z cyklu Fantastyczne Zwierzęta.
tym razem z podtytułem Tajemnice Dumbledora. Jest to pierwszy film, w którym głównego złego, Gellerta Grindelwalda, zagra Mads Mikkelsen. Ciekawe, jak poradzi sobie w tej roli. Jest dobrym aktorem, co do tego nie ma wątpliwości. Ale ma pecha grać w filmie, który od startu otoczony będzie kontrowersjami. Z jednej strony wyrzucenie Johnny'ego Deppa z powodu, jak wszystko wskazuje, pomówień pod jego adresem. Z drugiej oskarżenia o rasizm i seksizm po drugiej części filmu. Jest też trzecia strona. Fantastyczne zwierzęta nie odbijają się tak wielkim echem w powszechnej świadomości, jak sam Harry Potter. Film może więc zwyczajnie przejść bez echa. Znane z potwierdzonych przecieków twitterowe konto AKNGT ujawniło, że gra Hogwarts Legacy celuje z premierą w lato przyszłego roku. Gra posiadać ma tryb multiplayer oraz planuje wypuszczenie po premierowej zawartości. Ciekawi mnie, co z tego wyjdzie. Z jednej strony gra osadzona w Hogwarcie brzmi ciekawie. Z drugiej, grupa docelowa jest jednak relatywnie młoda. Obawiam się, żeby nie był to kolejny produkt nafaszerowany mikropłatnościami. W sieci pojawił się również plakat promujący powrót do Hogwartu. Wygląda tak, jak widzicie na ekranie. Sam dokument zaś zapewne pojawi się w Polsce dopiero po nowym roku. Prawdopodobnie na HBO Go, pewności jednak nie ma. W sieci pojawił się teaser do serialu Wiedźmin Dziedzictwo Krwi. Mnie osobiście zupełnie się nie podoba, ale ocenę zostawiam Wam. Mam nadzieję, że kolejne teasery okażą się bardziej bogate w treść, bo z tego dowiadujemy się chyba tylko o głównych bohaterach. Z akcentem na chyba. Pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu filmu Avatar 2. Potwierdzają się plotki mówiące o tym, że akcja będzie koncentrować się na morzu. Same zdjęcia są bardzo, bardzo niebieskie. Grafika koncepcyjna za to jest urocza. Zdjęcia, jak domyślacie się po watermarku, pochodzą z magazynu Entertainment Weekly. Zapowiedzi. W marcu Fabryka Słów wyda Reguły Wojny Marco Klusa. Jest to siódmy tom cyklu Frontline. Powieść Roberta Silverberga pod tytułem Umierając żyjemy ukaże się 25 stycznia. I to już wszystko, co mam dla Was w tym tygodniu. Pozdrawiam i do usłyszenia za tydzień. Paskud!